Mój przepis na puszystego omleta. Jajka, śmietana, sól, mąka. Potem sobie jeszcze odpowiednio je oporządzimy, ale to tym się zajmiemy później. Na razie trzeba je zrobić. Pierwsze co, muszę oddzielić żółtka od białek. Białka będę wlewał tutaj do garnka, żółtka tutaj. Teraz do żółteczek dodaję tyle mąki, tyle płaskich łyżek mąki, ile było żółtek, czyli 5. Jedna duża łyżka śmietany. Tutaj mam akurat 18, krasny staw. Dobrze odczepię. Tą śmietanę sobie zostawimy, ona nam się jeszcze przyda dzisiaj. No i szczypta soli. Ubijam białka na twardo. Muszą być takie, żeby się nie lały. Białka są gotowe. Sztywna masa. Teraz miksuję to, potem dodam to i trzeba będzie mieszać. Masa jest gotowa. Teraz musimy białka przełożyć tutaj i rozmieszać. Mieszamy jedno z drugim. Nie mieszamy za długo, chodzi tylko tyle, żeby wymieszać, ale żeby nam ta masa nie opadła. Ona musi być taka właśnie pulchna i grzeje już na patelni masełko klarowane. Na rozgrzany tłuszcz nakładam moją masę. Trzeba ją rozprowadzić po całości. Nie za grube, nie za cienkie. Takie, żeby było w sam raz. Jak będziemy robić to w trakcie, może być potem konieczność dolewania, czy dolewania, dodawania tego masełka klarowanego, bo nam ten tłuszcz może się trochę wpijać w ciasto. Tu najtrudniejszą rzeczą może okazać się obracanie. Spróbuję to zrobić, tak żeby było widać. Wezmę sobie jeszcze jedną pomoc do tego. Ops. I mamy z drugiej strony. No jak widzimy, że już jest gotowe, to przekładamy na talerz. Kolejny nam się smaży. Oczywiście można robić je również na słodko, z dodatkami słodkimi. Natomiast ja nie lubię na słodko. Pokażę Wam, co można zrobić do tego, żeby było smaczne, słone i zdrowe. No więc zaczynamy od tego, że boczek wędzony musimy na patelni chwilę usmażyć. Jak mamy już boczek gotowy, dodaję pomidory, 2/3 puszki. Dodaję teraz majeranek, dodaję liść kolendry. Oczywiście zioła wedle gustu, wedle smaku. Całkiem nieźle z oregano też smakuje. Sam fakt, żeby to były jakieś włoskie zioła. No i teraz zamieszać. Niech te pomidorki chwilę się tutaj na tej patelni zagęszczą. Niech trochę odparują. Jak teraz pomidorki już odparowały, to dodaję jeszcze pieprzu wedle uznania. Teraz dodaję oliwki.
i dodaję ocet balsamiczny. Wyłączam palnik. Odrobina tego octu, nie za dużo, on jest bardzo, bardzo wyrazisty. On ma tylko nadać posmak tej naszej potrawie. Teraz wystarczy zamieszać i jest już to gotowe, żeby nakładać to na nasz omlet. Można będzie jeszcze na górę posypać potem serem, zwłaszcza włoskim, jak mamy jakiś parmigiano, reggiano. Zobaczcie, omlety są na tyle pulchne, że z tych 5 jajek wyszło mi aż tyle tych omletów. Teraz kolejną rzecz, którą będziemy robić, to tego omleta posmaruję sobie od góry śmietaną. Daję sobie śmietanę, normalna śmietana, kwaśna. Tak wygląda nasze gotowe danie. Nie powiecie, że nie jest piękne. Puszysty omlecik, śmietana, boczek z pomidorami, z oliwkami, z ziołami w stylu włoskim. No i czas chyba na degustację. Zobaczymy, jak to wyszło. Zobaczcie, to jest kruchutkie, pulchniutkie. A jak smakuje? Pierwsza degustacja całości. Takie śniadania można jeść. Oczywiście zwykle się spieszymy. Nie ma czasu na coś takiego. Ja spróbuję jeszcze, tylko tak na próbę, samo ciasto spróbować. O, jest takie kruchutkie. Zobaczcie, że mi się aż rozpada. Jakie jest? Czuć masło. To klarowane. Jednak dużo tego masła weszło w to ciasto. Myślę, że na teflonie można by było zrobić nawet bez tłuszczu. Samo jajko w sobie jest tłuste, więc spokojnie takie coś możemy nawet bez tłuszczu na teflonie zrobić. Jak nie mamy teflonowej patelni, to wiadomo, trzeba z tłuszczem. No, ale charakteru dodają tutaj te pomidorki z oliwką, z boczkiem. No, to jest fenomenalne.